Cześć, z tej strony Faral i witam w kolejnym odcinku z gry Last Downer w Survival. Moi drodzy, jesteśmy świeżo co po aktualizacji 1.9.7, która wniosła do gry naprawdę wielkie zmiany. Dzisiejszy odcinek będzie nieco dłuższy niż zwyczajnie, mam nadzieję, że to jest wam na rękę. Więc rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, ja przypominam, że umowa z Faralem trwa. 1000 łapeczek pod tym odcinkiem i lecimy z kolejnym. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Okej, moi drodzy, pierwszą rzeczą, która moim zdaniem naprawdę zmieni tę grę na wiele, wiele lepszą, jest wprowadzenie Survival Guide'a. Jest to taki przewodnik, w którym znajdziemy zdania, za które później dostajemy nagrody. Jak widzicie, ja już mam pierwsze trzy poziomy wykonane, ponieważ kupiłem je za monety, bo generalnie chciałem zobaczyć, na jakiej zasadzie to działa. Cały ten Survival Guide możemy sobie rozszerzyć za 24 zł do wersji pełnej. Ja sobie właśnie zakupiłem. Pierwsze zadanie, visit pine bushes. Wiadomo, odwiedź lokalizacje leśne. Build 2-1 walls, 0 na 1, ok. Zbudujmy ściany, poziom pierwszy, drugi. Ściana, ściana. Widzicie, task complete, super. Sprawdźmy sobie dalej. Kolejne zadanko, kill 20 zombie in any pine location. Ja już zabiłem 15 na 20, czyli na obojętnie jakiej lokalizacji leśnej. Później znajdź i zabierz The Dead Face in Limestone Reach. Czyli musimy znaleźć jakiegoś bossa i go pokonać. Musimy również ugotować 5 steaków w campfire'ze. Bardzo proste zadanie. Nowe zadania zostaną dodane za 44 minuty. Moim zdaniem bardzo się opłaca zapłacić te 24 zł, aby otrzymywać te lepsze nagrody. Zobaczcie, jaka jest różnica. Survival Guide. Za pierwsze zadanie dostaniemy po rozszerzeniu wodę steaka, AK-47 i monety. Później mamy znowu monety. Lecimy dalej, ja ogólnie wam pokażę, jak wygląda cały Survival Guide. 6, 7, 8 poziom, patrzcie, cały czas idą bronie. Tutaj mamy na 9 poziomie secik po prostu do ubrania. Więc jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z Last Downer w Survival, jak najbardziej polecam. Lecimy dalej, AK, Skull Thrasher, Shotgun. Tutaj mamy Sawblade'a już, Electronic Circuit. Mamy modyfikację, double barrel, czyli podwójny magazynek do Skara. Tutaj mamy oak handle. Tutaj mamy Vintoreza. Znowu tutaj kolejna jest broń, electronic circuit, 27 poziom. Później mamy SWAT armor nam wjeżdża. Lecimy dalej, flary, granatnik mamy na 37. Patrzcie, co się dzieje, chopper gas tank i koło do choppera na 40 tasku. Przecież to jak potrzebujecie chopper gas tanka, zawsze było tak trudno, masz prawie cały motor ukończony, więc robisz tylko taski i na 40 tasku masz motor. Liczmy, taski są, nie wiem co ile godzin się resetują, ale załóżmy niech się resetują nawet co 12 godzin, czyli ile będziesz miał? 20 dni masz ukończony motor, super. Lecimy dalej. Kolejne bronie, karma dla psów, magazyny z skillami do różnych stref. I na końcu masz 100 monet oraz granatnik, więc zapłacisz sobie po prostu 23 zł. Gdzie monety kosztują, 50 monet kosztuje 10 zł, a tam możesz po prostu nadrobić o wiele, wiele więcej ciekawych rzeczy. Campfire, już mi się tutaj gotuje, to za 10 minutek będę miał w sumie. Dobra, 5, widzicie, task complete. Tutaj już mam odblokowane, take, pięknie, next, lecimy następne. Next. Next. Ale tych nagród dostałem, super. To co, moi drodzy, teraz wchodzimy sobie w taski i sprawdzamy, co muszę zrobić. Zabić 20 zombie na Pine Forest, ok. Idziemy teraz szukać Dead Face'a na Limestone Ridge. Alright, lecimy. Dobra, Limestone Ridge to jest chyba to pierwsze, tak. Ok, run. Zobaczymy, czy to jest jakiś bosik, czy po prostu jakiś nubek, nie wiem co to będzie. Zjedzmy, napijmy się. Bronie są już zmodyfikowane. Oto wystrzelajmy tą M-kę do końca. Ogień. Co was tutaj tak dużo? Jest! Jest i on! Jest i on! Jest i Dead Face! Wow! Leży! Ej, nie spodziewałem się tego, że on tutaj będzie. I to tak szybko. Wow, taki mini bosik, zarąbiście. Dobra, sprawdźmy. 20 zombie, dobra. Ale teraz musimy lecieć na Pine Bushes, czyli na strefę leśną. Dobijemy 5 i mamy taska z głowy. Jeszcze 2.
No i pięknie, task complete. Przeszukajmy sobie skrzyneczkę w ten czas view. Jak widzicie, możemy sobie ładnie odebrać nagrodę. Pick, take. Dostałem Glocka, Limstone'y i śrubeczki. Dalej, co mamy? Cały secik już dostałem. Lecimy dalej. Reward for level 10. Okej. Okej, moi drodzy, zajechaliśmy na policję. Jak widzimy, szata graficzna nam tutaj się zmieniła. Bardzo teraz fajnie to wygląda. Moim zdaniem o wiele, wiele lepiej. Wchodzimy dalej. Czy coś tutaj się zmieniło? O ile dobrze kojarzę, to w miejscu, w którym jest arena, też zmieniła się podłoga. Zaraz to sprawdzimy. Dobra, Brawlera nie ma. Hungry Chopmer. Dobra, leży. Jak widzimy, również tutaj podłoga zmieniła wygląd. Wtedy była taka bardzo jakby okrojona szatą graficzną. Teraz mamy taką fajną strukturkę, nie wiem, jakiejś posadzki piaskowej, coś takiego. Super, portfelik. Pierwszy itemek. Drugi, trzeci, czwarty i piąty. Mamy jeszcze 7 portfeli, następne nagrywki. Pięknie, lecimy. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę. 1000 łapek i lecimy z kolejnym odcineczkiem. Cyk! Pięknie, blueprint do Skara. Nice. O, jakaś rączka. Dobra, cieszę się bardzo. Teraz zróbmy tak, moi drodzy. Przebierzmy się. Zabierzmy ten cały SWAT armor na nowy. Ok, bo buty były i tak wyjechane już do końca. To odłóżmy. Ok, może być tak. Kolejna paczuszka. Kolejny blueprint do Skara. Super, muzzle. Ok, tłumik. No jestem ciekaw, co on mi doda. Pewnie silence tam mi wzrośnie, czyli durability pójdzie do góry. Dużo glocków, nice. Apteczki miałem zbierać, bo to jest zawsze przydatne. Cyk, przełóżmy sobie. Kolejna paczuszka. Do glocka modyfikacja epicka. O, tego jeszcze nie miałem odblokowanego. Wintoreziak, od razu equip. Apteczki oczywiście z powrotem. I wiem, że high-tech komponenty będą nam potrzebne do skraftowania Radio Tower, ponieważ został dodany do rozgrywki. Prędzej był też dodany, ale wymagał chyba tytanu, więc nie można było go postawić. Do tego ja go nie stawiałem. O ile się mylę, możecie mi poprawić. Teraz wiem, że jest cały możliwy do zbudowania, więc sobie dzisiaj go na pewno stworzymy. Czyli high-tech komponenty zawijamy. Tutaj też były? Tu nie było. I tutaj też nie ma. Ok. Czwarty terminal. Epicka modyfikacja do Skara. Do Akara. Zarąbiście. Zarąbiście. I ostatnia skrzyneczka. Epicka modyfikacja do Wintoreza. Przecież mordeczki, jak ja sobie zrobię full kraftowalnego Wintoreza, to będzie koniec świata, po ile on będzie był chyba po 100. Co my tutaj mamy? Tungsten. Niestety tungsten bar dalej jest niedostępny. Ok, to mamy za sobą. Super, fajnie, że tak się posypało dużo itemków. Ok, jesteśmy na miejscu. Moi, chce się siuru i jeść, jeść i pić. Spać jak Tamagotchi. Tutaj Farrell sobie przygotował właśnie już rzeczy, które są potrzebne do skraftowania Radio Towera. Radio Tower. 5 desek jeszcze. 5 deseczek. Dobra, zróbmy tak, cyk, cyk. Craft. Pięknie, teraz sobie postawmy. W którym miejscu to ma stać? Jaki to ma być poziom podłogi? Ok, tutaj. Postawmy w tym miejscu. Coś mi się wydaje, że niestety te Radio Tower trzeba będzie jeszcze ukończyć. Tak, 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 zdecydowanie tak. Od razu 10 tu wjeżdża piąteczka. High-tech komponenty brakuje mi jednego, ale zaraz z recyklera coś wyciągniemy i go ukończymy. 5 kluczy, 15 baterii i ampli... Signal Amplifier. Nie pamiętam, z czego to mogę pozyskać z recyklera. Ale za chwileczkę sprawdzę to gdzieś w necie i się dowiemy wszystkiego.
Z tego co się dowiedziałem, moi drodzy, wyczytałem w internecie, że Signal Amplifier jest dostępny z airdropu, ze skrzynek w czerwonej strefie i z skrzynki czerwonej w bunkrze alfa. Więc sobie polecimy, otworzymy skrzynkę czerwoną w bunkrze alfa, zobaczymy czy nam spadnie. Alright, jesteśmy w bunkrze alfa. Sprawdźmy szafki, bo ja nie pamiętam, czy przypadkiem gdzieś taki Signal Amplifier nie leżał. Ja wiem, że mi ich wypadało kiedyś masę i ja tego nawet nie podnosiłem ze skrzynki, bo mi nie był potrzebny. Dobra, jednak nie. Kod 20335. 20355. O, taki kod. Open. I uwaga, mam nadzieję, że spadnie. Pyk. Gas tank? Naprawdę wypada mi gas tank? O nie, przecież gas tank ostatni raz mi spadł, nie wiem, z pół roku temu. To happy lucky, co mordy? Naprawdę mega, mega szczęście. A, o mały włos bym zapomniał, przecież jeszcze mam dyskieteczkę. Dyskieteczkę jeszcze mam. Stryk. Lecimy zobaczyć na floppy with the coordination. Czy przypadkiem z tamtej skrzynki nam nie spadnie? O, jest i evencik. Lecimy. Za ile mamy resecik tasków? List of task. Weźmy ją sobie. Jak widzimy, już mi się zrespiła lista. 24 minuty, no dobra. Zajechali na dzielnie. O. Co to za takie... dziwne drzewo. Chyba pierwszy raz je widzę. Pięknie. Jest i papi. Mamy pieska kolejnego, super. Śrubeczkę wywalmy, bo mi się nie przyda. Zjedzmy troszeczkę steaka. Pyk, pyk. Puppy in the box, napijmy się. No i dobra. Już myślałem, że będę musiał ją ciągnąć do AC Bat, ale na szczęście skrzynka jest cała i zdrowa, że tak powiem. Fajnie i niefajnie, kurczę. Minigun spadł, super. Lubię minigana, uwielbiam wręcz. Glocka byśmy zostawili na rzecz... chyba tak zrobimy. Albo nie, na razie zostawmy sobie to w spokoju. Wodę też odłóżmy. Apteczkę w sumie przełożę, mam slota. I będziemy mogli wziąć ze sobą jeszcze Electronic Circuit. A jak? No nic, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z mleczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Last Denner of Survival. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku o wszystkim już opowiedziałem. Jeżeli nie, oczywiście możecie napisać w sekcji komentarzy, co zapomniałem i co wraz z aktualizacją 1.9.7 zostało dodane do rozgrywki. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, yo!